Witam Państwa, zaproszenie do studia telewizji Zabrze przyjął dziś Pan Sławomir Chrzanowski, dyrektor Zabrzeńskiej Filharmonii. Witam Pana serdecznie. Witam Panią, dzień dobry Państwu. A obecność Pana dyrektora sugeruje, że oczywiście nasze spotkanie i nasza rozmowa będzie w klimatach bardzo muzycznych. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jaki repertuar w przededniu wiosny w Zabrzeńskiej Filharmonii, co powinno ucieszyć melomanów? Druga połowa marca, ten okres przedwiosenny, jak Pani zauważyła, to rzeczywiście kilka wydarzeń w muzyce klasycznej w naszym mieście. Już jutro, 20 marca, u nas w Filharmonii, wydaje mi się, bardzo ciekawy koncert. Muzyka Antoniego Dworzaka. Pierwsze wykonanie w Zabrzu koncertu na tubę Ralpha Vaughana Williamsa, brytyjskiego kompozytora. To koncert niezwykle rzadko wykonywany. Zaprosiliśmy do udziału znakomitego tubistę, pana Jakuba Urbańczyka, od którego dowiedziałem się, że ten koncert w Polsce był wykonywany tylko kilka razy, na Śląsku praktycznie nigdy. W związku z tym myślę, że będzie to ciekawe wydarzenie, no bo tubę znamy jako instrument, ale jako instrument wiodący, solowy, jest to sytuacja niezwykle rzadka. A do tego dodajemy jeszcze słynną piątą symfonię Ludwika van Beethovena. Przeznaczenie będzie pukać do naszych serc, do naszych drzwi, ale też do drzwi wiosny, która ma przyjść lada moment. To wydarzenie w Filharmonii, a kilkanaście dni później chcemy zaprosić naszych słuchaczy na kolejny poranek, tym razem nieco inny. Poranek w wykonaniu znakomitych kameralistów, bo będzie to muzyka grana przez kwintet Denty Blaszany. Muzyka od Bacha do Beatlesów, jak koledzy określili, czyli wielkie przeboje muzyki klasycznej, ale w aranżacjach na kwintet instrumentów Denty Blaszanych. A w międzyczasie wielkie wydarzenie w Domu Muzyki Tańca, bo 27 marca chcemy Państwa zaprosić na koncert Koreańskiej Orkiestry Kameralnej. Rzecz rzeczywiście zupełnie niezwykła. Koncert, który odbywa się w ramach 19. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena. To rzeczywiście wydarzenie bez precedensu, gdyż tradycja orkiestr kameralnych znana na świecie od wielu stuleci. Przecież od tego zaczęła się muzyka klasyczna już w baroku, a można nawet powiedzieć u schyłku renesansu. Zaczęły orkiestry kameralne koncertować i dziś po wielu latach, po wielu dziesiątkach lat wracamy do tradycji takich właśnie koncertów. Koreańska Orkiestra Kameralna, która przyjedzie do nas do Zabrza w ramach festiwalu, o którym mówiłem, przygotowała dla słuchaczy w Zabrzu, zresztą myślę, że nie tylko w Zabrzu, bo to trasa koncertowa, niezwykle ambitny repertuar. Ta znakomita orkiestra, o której informacje możecie Państwo przeczytać w różnych miejscach, a szczególnie na stronie Domu Muzyki Tańca, to zespół wybitny, który myślę swoją maestrią, dalekowschodnią maestrią gry na instrumentach smyczkowych wszystkich nas zachwyci. Przy czym może dwa słowa o repertuarze, który orkiestra przygotowała, bo jest to repertuar dość niecodzienny, rzadko wykonywany na estradach koncertowych. Franciszek Schubert, uwertura na orkiestrę smyczkową, to tradycyjna muzyka romantyczna. Tutaj jest to typowy przykład muzyki, jaką pisze się, jako pisało się w okresie, kiedy żył Schubert, Schumann czy też Chopin. Muzyka bardzo romantyczna, o pięknych liniach melodycznych, ale stojąca już w całkowitej opozycji do kolejnych utworów. Charles Ives. Pytanie bez odpowiedzi. Utwór niezwykle kontrowersyjny, utwór, który napisany w latach 30. ubiegłego stulecia przez amerykańskiego kompozytora, przez 20 lat przeleżał w szufladzie, bo nikt nie chciał go wykonać. Ice stworzył bowiem pewnego rodzaju formułę muzyki atonalnej, dodając do tego dodatkową trudność w postaci tego, iż skład wykonawczy utworu, czyli ansambl instrumentów dętych drewnianych, smyczki oraz solowa trąbka, są rozstawione na estradzie w sposób zupełnie jakby odrębny. Nie widzą się ze sobą, wykonują każdy swoją muzykę w różnych tempach, w swoich metrach. Wiele, wiele lat temu, kiedy zaczynałem swoją przygodę z dyrygenturą, miałem przyjemność dyrygowania tym utworem. W stałej sali Nospru w Katowicach na ulicy Plebiscytowej wykonywaliśmy ten utwór, gdzie jeden z kolegów prowadził orkiestrę smyczkową w jednym miejscu i ja z orkiestrą instrumentów dętych byłem na balkonie, a trąbka była jeszcze w innym miejscu. Tak jest charakter tego utworu, takie jest założenie. To rzeczywiście bardzo śmiały utwór. Zobaczymy, jak przyjmie go nasza widownia. A wraz z orkiestrą, wspaniałą orkiestrą koreańską, skrzypaczka. Postać niezwykła.
która została doceniona między innymi przez Krzysztofa Pendereckiego. Dokładnie. Miałem przyjemność wielokrotnie w życiu koncertować z artystami z Azji, z Dalekiego Wschodu. To rzeczywiście, ktoś powiedział, maszynki do grania, ale znakomite maszynki do grania. Jest to zupełnie inny typ kształcenia muzyka. Ludzie, którzy przyjeżdżają stamtąd, czyli z dalekiej Azji, prezentują znakomity poziom techniczny. Ktoś kiedyś powiedział, no technika techniką, czasami gorzej jest z muzykalnością. Sądzę, że nie w tym wypadku, dlatego że solistka koncertu Yu Yong-baek, młoda skrzypaczka, to znakomity muzyk, już profesor Akademii Muzycznej w Seulu, świetnie grająca na skrzypcach. Ona wykona Karla Amadeusza Hartmana, Concerto Funebre na skrzypce i orkiestrę, muzykę żałobną. Muzykę, którą niemiecki ekspresjonista napisał w roku 1939 jako protest przeciwko dojściu do władzy nazistów. Potem miał z tego powodu wiele przykrości, jak wielu kompozytorów w tamtych czasach. Muzyka wymagająca ogromnego skupienia, muzyka, jakby ktoś powiedział, gęsta, muzyka o niezwykłej ekspresji, muzyka, która powinna dotrzeć do głębi naszego serca, ale pod jednym warunkiem, że należy to serce otworzyć. Ja to zawsze mówię podczas koncertów, kiedy spotykamy się ze słuchaczami, albo kiedy ktoś mówi, nie pójdę do filharmonii, nie pójdę na koncert muzyki klasycznej, bo nie rozumiem tej muzyki. Filharmonii czy też muzyki symfonicznej nie trzeba się uczyć. Trzeba po prostu tylko przyjść, otworzyć serce, otworzyć umysł i słuchać. Dlatego, że kiedy mamy do czynienia wokół nas z tą muzyką popularną, powiedzmy troszeczkę niższego lotu, jest ona łatwa w odbiorze. Natomiast przecież nasze życie nie składa się tylko i wyłącznie z samych przyjemności rzeczy prostych. Czasami trzeba sięgnąć do rzeczy nieco bardziej wartościowych, głębszych i wydaje mi się, że taką właśnie muzyką będzie ta propozycja orkiestry kameralnej z Korei. A zatem, panie dyrektorze, dla kogo jest ten koncert? Ten koncert jest dla wszystkich. Ten koncert jest absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, należy przyjść na taki koncert, dlatego że staramy się władze i my odpowiedzialni za muzykę klasyczną w naszym mieście prezentować to, co najwartościowsze. Jesteśmy instytucjami kultury wysokiej. Taką prezentujemy i taką będziemy zawsze prezentować. To nie znaczy, że nie zagramy czegoś rozrywkowego, czegoś popularnego. To też się dzieje, to ma miejsce. Natomiast taki koncert pokazuje artystów z innej części świata, artystów, którzy uprawiają sztukę w nieco inny sposób, ale na absolutnie najwyższym światowym poziomie. Stąd taka propozycja, stąd nasze zaproszenie. Przyjdźcie Państwo i koniecznie trzeba 27 być w Domu Muzyki Tańca, bo takie okazje zdarzają się niezwykle rzadko. I na zakończenie rozmowy wróćmy jeszcze do budynku Filharmonii Zabrzeńskiej. Tam nie tylko repertuar dla dorosłych melomanów, ale jak zwykle Filharmonia przygotowała także coś dla najmłodszych. Oczywiście. Kilka dni temu graliśmy koncerty dla nas niezwykle istotne, koncerty z wielkim sukcesem. Dzieci grają dzieciom. To cykl koncertów, które przygotowujemy w marcu każdego roku, kiedy to najmłodsi adepci sztuki muzycznej stają na estradzie, prezentując swoje umiejętności słuchaczom. Mamy taką samą grupę wiekową po jednej i po drugiej stronie, wykonawcy i odbiorcy. Koncerty się znakomicie udały, nasi młodzi artyści się świetnie sprawdzili. To w końcu jest nasza przyszłość. Jeśli my ich nie będziemy teraz prezentować, promować, no to kiedyś nie będzie z kim grać. Zatem to są te rzeczywiście propozycje, które dajemy w najbliższym czasie. No i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, tylko po prostu trzeba przyjść. Drodzy Państwo, o muzyce tak wspaniale w Zabrzu potrafi opowiadać tylko Sławomir Chrzanowski, zatem bardzo serdecznie dziękuję panie dyrektorze za przyjście do studia i za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.